Erik, ogromne emocje. Czy przed tym meczem no, czuliście, że mieliście taki no, nóż na gardle, że porażka kończy ten sezon? Tak, każdy wie, że jak gadasz, nóż na gardle, ale nie smiesz tak myśleć o tym, że musisz. Po prostu graliśmy jak na tym turnieju i tak teamowo, obietawie a to jest jedno, mecz po meczu, a wiem, że następny mecz wygramy znowu. Ten mecz miał takie różne oblicze, ale kiedy uwierzyliście, że no przechylicie szale na swoją korzyść? Tak, dla mnie ja wierzył cały mecz. A myślę, że drużyna taki. Zbyteczne kary znowu, które nas poslali zase spadki na nulu, że? 2-2. A myślę, że gdyby nie było tych kar, tak po prostu byliśmy lepsi zespół dzisiaj. Nie mieli nic. Myślicie, że to spotkanie może być takim decydującym i odwrócić losy tej rywalizacji? Ja wierzę, że na 100%, że to obróci celu serii. No to teraz chyba trzeba pomyśleć o regeneracji i w niedzielę gramy dalej. No tak, każdy wie, co ma robić. Jesteśmy profesjonali. Niekto potrzebuje piwo, niekto nie. Tak, gramy w niedzielę, no, tak każdy się przygotuje jak najlepiej umie. Tak. No, no i chyba należy podziękowania też dla naszych kibiców, którzy wspierali was do końca. No zawsze. Ja gadałem każdy wywiad, co sam, że kibicy są naszym trzecim graczom i po prostu bardzo dobra atmosfera tutaj.